Marszałku, Wysoki Sejmie, jest takie ładne ukraińskie powiedzenie, że łatwo mówić, trudno coś powiedzieć. No więc ja od razu powiem, że klub poselski SLD popiera te trzy poprawki Senatu, które rzeczywiście z wyjątkiem tej jednej, drugiej mają charakter uszczegółowienia. Natomiast no, zwracam uwagę pana marszałka, a także odpowiednich służb, że właśnie w odniesieniu do tej drugiej poprawki Senatu w uzasadnieniu druku numer 975 w drugim akapicie kluczowym pisze się tak: mając na uwadze wyeliminowanie powyższych wątpliwości, chodzi o waloryzowanie lub nie odszkodowanie oraz zachowanie spójności systemowej, Senat chwalił poprawkę numer 2. Otóż właśnie nie chwalił jej i dlatego ją wprowadził, tylko ją uchwalił. No więc to pokazuje, że czasem, jak mówi się po włosku, traduttore tłumacz, traditore zdrajca. Różnica tylko jednej litery zmienia zasadniczo. Ta poprawka, która przewiduje, że zwrot zaliczki następować będzie w kwocie zwaloryzowanej. Na szczęście nie żyjemy w takiej sytuacji, żeby ta waloryzacja ze względu na inflację, która oczywiście postępuje i to jest niekorzystne, ale nie jest taka duża, więc ponieważ mam jeszcze wyjątkowo jedną minutę, bo to chciałem powiedzieć, że jak wiele lat temu byłem kiedyś w Nikaragui, gdzie była wtedy najwyższa inflacja na świecie, no wtedy było niewiele, 33 000% rocznie. Dzisiaj w Zimbabwe to jest inflacja, która przekracza czasem, miała taki okres, 1000000%. To zacząłem się w takim małym hotelu w Managui i pytam się tego gościa, który zarządzał tym interesem. Mówię, proszę pana, jakbym chciał zjeść obiad, to ile będzie kosztował? A on spojrzał na zegarek i mówi, jest 7 rano, za wcześnie, żebym powiedział, ile będzie kosztował, prawda? Inflacja postępowała tak szybko. Natomiast ja uważam, że ta poprawka Senatu jest racjonalna, czyli mimo to, że nie mamy tak dużej inflacji, czyli zwaloryzowanie tej kwoty. Więc jest to jeden z niewielu przypadków, gdzie okazuje się, że istnienie Senatu ma wprawdzie nadal bardzo niewielki sens, ale jakiś ma, ale to nie zmienia mego generalnego podejścia, że jak mówił Katylina, ceterum censeo, że prędzej czy później trzeba wprowadzić zmiany do naszej konstytucji, które spowodują, żeby w naszym państwie tradycja nie ma znaczenia. Druga izba ma tylko sens w państwach o strukturze federalnej. Polska jest państwem o strukturze unitarnej i nie ma potrzeby, żeby druga izba istniała. Jeszcze raz powtarzam, że klub poselski SLD będzie popierał wszystkie trzy poprawki. Dziękuję bardzo.